29 stycznia wspominamy świętego Józefa Freina Demetz, prezbitera. Józef urodził się 15 kwietnia 1852 roku w Dolomitach w północnych Włoszech. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. W 1862 roku rozpoczął naukę w szkole w Bressanone. 10 lat później wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. W trakcie studiów zainteresował się misjami. W 1875 roku przyjął święcenia kapłańskie. 3 lata później, w 1878 roku, wyjechał do Holandii i wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego Misjonarzy Werbistów. Pod kierunkiem założyciela, świętego Arnolda Janssena, rozpoczął przygotowania do podjęcia misji. W marcu 1879 roku wyjechał do Chin. Najpierw przez 2 lata uczył się w Hongkongu języka i posługiwał miejscowym chrześcijanom, by następnie wyjechać do powierzonych mu 158 chrześcijan w liczącej 12 milionów mieszkańców prowincji południowego Shantungu. W marcu 1882 roku Józef zamieszkał w prymitywnej glinianej chacie w Puoli. Do pomocy w pracy duszpasterskiej zapraszał ludzi świeckich, którzy dzięki znajomości języka mogli o wiele skuteczniej pomagać w ewangelizacji. Z myślą o nich przygotował wyjaśnienia do katechizmu i różne inne pomoce duszpasterskie w języku chińskim. W grudniu 1885 roku został zastępcą wikariusza apostolskiego ustanowionego dla całej prowincji. Kościół na tym terenie liczył już wówczas blisko 700 chrześcijan i około 2000 katechumenów, przygotowujących się do przyjęcia chrztu. W 1894 roku Józef przeniósł się do Wanchangu, gdzie został wkrótce rektorem nowego seminarium. W 1900 roku został mianowany przełożonym prowincji werbistów w południowym Shantungu. W 1908 roku w prowincji wybuchła epidemia tyfusu. Ojciec Józef gorliwie spieszył na pomoc wszystkim potrzebującym. Zaraził się od nich chorobą i zmarł 28 stycznia 1908 roku w Tajkii. Paweł VI beatyfikował go w październiku 1975 roku, a święty Jan Paweł II ogłosił go świętym 5 października 2003 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Józef, kapłan, przynaglony przez Twojego Ducha, głosił Ewangelię narodowi chińskiemu. Spraw za jego wstawiennictwem, aby wszystkie ludy doszły do poznania mocy krzyża i zmartwychwstania Twojego Syna i przez wiarę przyjęły Go za swego Zbawcę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.